dziś masz się pilnować. Nie żartuję. Nie chcę, żeby rodzice Nina dzwonili do mnie, żebym przyjechał po ciebie. Buongiorno! Jestem Karolek. Nino? Tak jest! Siad, chłopcy, siad! Nie bój się naszych dziecinek! Nino! Twoja mama przejadzie! O, na nią też nie zwracaj uwagi! Rozgrzewa się przed comiesięcznym operowym karaoke! Cześć, Karolku! O, olej ich! Wydaje im się, że są cool. Twoi rodzice są naprawdę głośni. Tak, nazywają to wyrażaniem siebie. O której chodzisz spać? O której mi się chce. Sam ustalam zasady. Fajnie, co? Jasne, ty masz farta. Tak, z tym, że łamanie własnych zasad nie daje radości. O, poznaj moją młodszą siostrę Stellę. Kocham cię, Karolku. Jesteś pierwszym gościem, który będzie u mnie nocował, więc co będziemy robić? Zróbmy najazd na kuchnię. O, brzmi nieźle. To od czego zaczniemy? Gdzie twoja mama chowa ciasteczka? Tutaj, łap! Dzięki, ale nie tak wygląda prawdziwy najazd. O, chcesz, żebym je gdzieś schował? Rigoletto, oddaj zaraz! Och, wybacz mi, Karolku. Może później. Czegoś innego. Rety, patrzcie, leśny gołąb! Wysiadaj, Karolu. Nikt mnie nie zmusi. Świetnie, ale dopóki mnie nie dogonisz, każdy mój krok zmniejszy twoje kieszonkowe o złotówkę. Minus jeden, minus dwie, minus trzy, minus cztery. Och, i tylko dlatego mam stracić maraton z Sapera? Karolku, kowalik! One są bardzo rzadkie. O, przegapiłeś go. Przeżyję. O, mamo, Karolek zabrał mi lornetkę. Karolku, oddaj mu to. Czemu nic nie widać? Czujecie to świeże powietrze? Ja czuję podejrzany smrodek. Damian, jak ci nie wstyd? Mamo, Karolek mi dokucza! Karolku, jesteś koszmarny. Chodź, Karolku, pomożemy Damiankowi znaleźć coś na lekcję przyrody. Chętnie. Ale to jest gniazdo os. One żądlą. Ale kiedy im się śpiewa, robią się łagodne jak baranki. Chyba zależy ci na szóstce. No. Panie Janie, Panie Janie, rano wstaję. Śpiewaj, Damianku, głośniej. Wszystkie
dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Damian, nie zbliżaj się do gniazda os! Nie bój się, tato, nic mi się nie stanie, bo im śpiewam. Karolek powiedział, że one to lubią, wszystkie dzwony biją. Damian, przestań. Oczywiście, że cię pożądlą. Natychmiast zejdź. Karolku, Karolku, nie bądź taki kot. Tata poprosił, żebym mu pomógł znaleźć coś na lekcję przyrody, więc znalazłem. Coś bezpiecznego. Powinien wyrażać się jaśniej. Chodź, Karolku. Eureka! To jest to! Im prędzej dojdziemy do głupiego jeziora, tym szybciej wrócę do domu oglądać Supera. Wiecie co? Biegnijmy! To nawet fajne! Hej, wreszcie zrozumiałeś! Znajdźmy to jezioro! Pokrzyny! Szybciej go zdrało! Ostatni nad jeziorem to frajer! Moj kampu! Miten menee? Hampu, ryömi torveen! No okei, tulepas pikku hampu pampu, niin reipas pikku hamsteri. Pikku hampu, pikku hampu, ystävä, ystävä. Henri, mitä sinä teet? Voi pikkupyrrö, pikkujen pyrrö. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Hampu oli ilkeä pörrölle. Eipäks ollut? Pane hampu heti häkkiin, Henri. Sinulla ei ole nyt aikaa leikkiä. Katso nyt huonettasi. Siellä on tavallistakin pahempi sotku. Siivoa se myöhemmin. Tyhjennä nyt ensin kaikki roskakorit. No niin, hampu, takaisin häkkiin. Kun minä olen kuningas, vain vanhemmat saa siivota. Äiti ei kyllä varmasti tarkoittanut tuota. Minä kerron äidille. Ei sinun ole pakko. Mänti! 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 Henri! Niin? Joka tyhjensit kaikki roskakorit? Joo. Saanko nyt mennä Raimon luo? Voi, sinähän olet vasta aloittanut. Mene auttamaan isää autonpesussa. Toto Chesi, nuore! Karolku! Henri, vracan kohta. Muista pestä ikkunat myös. Mitä? Siinä menee ikuisuus! Się do mnie. Jak widzicie, ta wystawa ukazuje zmiany zachodzące w naszej okolicy na przestrzeni wieków. O, roślinność, którą tu eksponujemy, porastała niegdyś cały... To samo rośnie w naszym ogródku. Zaczniemy od naszej ziemi, tej, po której codziennie stąpamy. Od zarania ludzkości pozostała niezmieniona. O, przypatrzcie się jej, dotknijcie ją. Słuchajcie, ta nasza ziemia żyje tajemnicami przeszłości. Ona żyje! Ona żyje!
śmieszne, kawalerze, ale zarazem trafne, bo ziemia jest jak żywy organizm. A oto jej mieszkańcy. Możemy go zjeść, widziałem w telewizji. Obrzydliwość. Ciekawe, jak smakują. Ja nie wiem. Nie! Patrzcie pod nogi! Nie rozdepczcie robaczków! Połóżcie pani! Wszystkie robaki mają być natychmiast zebrane. Nie dotknę ich! Jeszcze mógłbym coś złapać! Litość boską, to tylko robaki. Proszę pani, czy ja mogę wejść? Tak, tak, proszę, tylko szybko wracaj. Ktoś jest odpowiedzialny za ten skandal. Jestem bardzo rozczarowana, bardzo rozczarowana. Proszę pani, to wczesne osadnictwo bardzo mnie zaciekawiło. Zaczekajcie. Drugą weźmiemy po śniadaniu. Niezły berecik! Czemu nosisz spódnicę? Nie dotykać! On gada! Ten posąg przemówił! Czyżby? Ciekawostka. Lepiej idź dogonić swoją klasę. Nie, to klasa mojego brata. Moja klasa jest tam. Kamery i głośniki działają. Możesz je wyłączyć. Gratuluję, Jurek. Założę się, że dzieciak tak się przestraszył, że już niczego nie dotknie. Żegnam. Jurek, czy to ty? Na pewno? Karolku, przecież ty nie lubisz Toffee. No, bo zawsze przyklejało mi się do zębów, więc pomyślałem sobie, że można na nim stracić ząb. Ha, sprytnie! No i jak działa? Nie mogę otworzyć ust! Pomocy! Co? O, mam ci pomóc? Jasne! Dobra, raz, dwa, trzy! Żaden ani drgnie! Karolku! O! Aha! Nie ciu, nie będę cię okłamywał. To mój baton. Rzuciłem nim w ciebie. Zasłużyłem, żeby dostać w dziób. Co nie? Nie wiem. No pomyśl tylko. Nie uważasz, że rzucanie w ciebie batonem świadczy o kompletnym braku szacunku? Nie wiem. Wierz mi, że tak jest. Więc gdybyś zechciał walnąć mnie w szczękę i przy okazji wybić mi ząb, nie miałbym do ciebie żalu. Słowo! Nie wiem. Udało się? Nie. Niezła główka. Jeden ząb? Czy to aż tak wiele? Operacja Mleczak rozpoczęta. Co ty robisz? Robię? Nic. Ja szedłem sprawdzić, bo zdawało mi się, że słyszę jakiś hałas z pokoju Damianka. Może mu coś dolega? Rozumiem, rozumiem. Tak czy inaczej wracaj do swojego pokoju i kładź się spać. Dobra myśl. Hmm?
zębowa wróżko, przygotuj portmonetkę. Gdzie one są? Gdzie moje pieniądze? Mamo, tato, Karolku, zębowa wróżka zostawiła mi 10 zł. Co? 10 zł? To niesprawiedliwe! Zębowa wróżka oszukała mnie! Zakończona. Chłopcy, musicie pilnować się nawzajem, bo tata i ja pomagamy przy zawodach. Co robimy najpierw? Spadaj, licho. Muszę sobie kupić los, zanim ktoś wyciągnie mój numer. To sama siebie popilnuję. Gdzie jest stoisko z łupem pirata? Chyba z tyłu tego namiotu. Chcesz gryza? Tak, dzięki. Wracaj! Miecio, zatrzymaj go! Wracaj! Kto wystartuje następny? O, Karolek, zgłaszasz się na ochotnika? Nie, nie mogę, muszę iść do... Nie wstydź się, pokaż, na co cię stać. Wracaj, Karolku! Przepraszam panią, ale muszę lecieć. Halo! Halo! Chcę kupić los! Halo! Jeszcze nie otworzyłam, przyjdź później. Tam jest! Łap go! Już po mnie! Gdzie on jest? Co teraz? Siedź prosto! Uwaga, uwaga! Zaczynamy sprzedaż losów na łup pirata! Spróbujcie szczęścia! Z drogi śledzie, bo król jedzie! O nie! Zanim dojdę, któryś z nich na pewno wylosuje los 42. Tylko spokojnie, myśl, co zrobiłby raper saper? W tej sytuacji zwykły śmiertelnik by się poddał, ale ja wyeliminuję swoich wrogów po kolei i będę triumfował! Dobra, kto pierwszy? Ordynarny Ulo, łatwizna! Karolku, pomóż mi posprzątać. Zaraz przyjadą ciocia Bella i twój kuzyn Wojtuś. Czemu zawsze przyjeżdżają na święta? A od cioci Belli zawsze dostaję skarpety. Właśnie. Spróbuj jednak być milszy dla Wojtusia. Nienawidzę Wojtusia. A chcecie wiedzieć, dlaczego go nienawidzę? To jest mój dom. To dom Wojtusia. To jest mój basen. To basen Wojtusia. Dlatego go nienawidzę. Karolku, pomóż mamie. Karolku, uważaj! Ojej! Ojej! Drzwi były otwarte, więc weszło.
przyszliśmy. Ale schleb. Uprzedzałam cię, że trzeba być miłym dla biedniejszych. Proszę, pomóż prezenty dla nich pod choinką, a te są dla ciebie. Dostanę miotacz galaktycznej mazi. Serio? Ja chyba też. I pojazd bum-bum. Ja też. To prezenty od mamy. Resta przyniesie Mikołaj. Jeżeli mu się zmieszczą obok moich. Chłopcy, może wyszlibyście na dwór. Który ulepi większego bałwana? Zobaczymy. Patrz, mój już jest większy od twojego. Co? Pięknie! Ty tak chcesz się bawić? Skończyłem! To nie jest bałwan! Właśnie! Bałwany nie mają skrzydeł! Bardziej przypomina bałwana. Ty! To jest mój brat. O, dzięki Karolku. Więc ja rozwalę bałwana. Mój jest większy. Mój jest większy. Mój jest większy. O, a skąd to macie? A stąd czy stamtąd? Tak, może inni też chcieliby zobaczyć. Co, Karol? Tak, czy mamy ich zawołać? Koszmarne dzieciary! Coś nie mam dziś ochoty na bieganie. Ja tak samo, a w ogóle to nie lubię biegać. O, chociaż dwa okrążenia, proszę. Czy oni się tu nie całują? To obrzydliwe. No dobra, dobra. Wygraliście. Jakby nie każe im pan wziąć i ganiać? Nie. To niesprawiedliwe. Niby czemu ma im to ujść na sucho? Pięć okrążeń boiska. No! Karolku, zapytam tylko raz, gdzie to jest? To pani Kat Toporska. Ty dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie to jest? Ale co gdzie jest, proszę pani? Och, z przeproszeniem, nie udawaj głupca. Zdjęcie, Karolku. A, dałem je Olowi. Łżesz, to nieprawda. Słowo honoru. To się okaże. Pokaż, co masz w kieszeniach. No dobrze. Oddaj zdjęcie albo... Albo co, pani Kat Toporska? Albo gorzko pożałujesz. A co w zamian? Czuję, że tracę cierpliwość. Do końca roku nic do domu? Ostrzegam cię, Karolku. A z semestru? Karolku! Piotrusiu, co ty tu robisz? Idę do toalety, proszę pani. Wyjdź ze szkoły, już! Dobrze. Która jest Karolka? O, no jasne. Ją ukrył przede mną. Mamy, mamy. A może nikomu go nie pokażą? Jesteś naiwny. Pamiętaj, że mamy do czynienia z Karolkiem. Uczymy się tańca towarzyskiego. Cii, mów ciszej. Przecież to nie zbrodnia. Nie o to chodzi. Przecież ty tańczyłeś ze mną. Ludzie pomyślą, że... Co? Że chodzimy ze sobą? My?
Widzisz w tym coś śmiesznego? O, nie, ależ nic. Tylko, że jesteś dużo ładniejsza ode mnie. Tak, słuchaj, Sid, nie rozumiesz? Jeśli ludzie zobaczą to zdjęcie, stanę się pośmiewiskiem. Moja reputacja legnie w gruzach. Więc co mamy robić? Najlepszą obroną jest atak. Odpłacimy Karolkowi pięknym za nadobne. Słuchajcie, dzieci, dziś zamiast próby chóru postanowiłyśmy spróbować czegoś innego. Ci, którzy lubią tańce ludowe, niech podniosą rękę. A kto chciałby popisać się przed klasą? Karolku, słyszałam, że ty lubisz tańczyć. Ja? O, Karolek, zgłaszasz się na ochotnika. Pani dyrektor, boli mnie noga. Drobiazg, dobierzemy ci sprawnego partnera. Kto będzie partnerował Karolkowi w tańcu? Popatrzmy. Olo! Co? Ja? Ej, obróć partnera, Karolku, obróć! Chodź, Karolku, powiem ci, co teraz zrobimy. Oddasz mi to zdjęcie, a ja zniszczę te. Stoi? Stoi. Dobrze. I niech to będzie dla ciebie nauczką. Może jest jeszcze coś, co by mnie zasmuciło? Karolku, czy bardzo ci smutno? Pozbyłeś się wreszcie czkawki? Nie! Za to jestem wściekły! Odbiło ci, czy co? Chciałem cię przestraszyć! O, dzięki! A może to ty powinieneś kogoś przestraszyć? A ja wam mówię, dziewczyny, że mam rację. To Wandzia zawsze ma rację. Tak, no i co z tego? No dobra, to który chłopak jest największym śmierdziuchem? Karol! A poza nim? Tylko tego mi brakowało. Cokolwiek się wydarzyło, jestem niewinny. O nie, Karolku, dziś nie zrobiłeś nic złego. Jest tu ktoś, kto chciał się z tobą spotkać. To pan Fotka z Wielkiej Księgi Dziwnych i Zakręconych Rekordów. Witaj, Karolku, mów mi sam. Mam wrażenie, że niedługo pobijesz rekord. Ja?
Jaki rekord? Ja mam tu zapisane. Czkawki dostałeś dzisiaj o godzinie 9:30 rano. I od tamtej pory czkasz ze stałą częstotliwością. Szacuję, że czknąłeś już 9389 razy. Jeszcze 4 razy i pobijesz rekord. Chce pan powiedzieć, że będę rekordzistą? Jeszcze tylko 3. Chcemy mieć twoje zdjęcie na przyszłoroczną okładkę. Dostaniesz też 50 funtów nagrody. Stawię się sławny i bogaty! Wyjdźmy na dwór, dobrze? Chcę mieć fotkę rekordowego czknięcia. Jak będziesz gotowy, Karolku, daj znać! Czuję, że już zaraz? Chyba już za chwilę? Coraz bliżej? Ojej, uwielbiam, jak ona czka. Po co mi to zrobiłeś, Robalu? O nie! Damianku, wyleczyłeś Karolka z czkawki. Tak, bo jak Karolek radził, żeby mnie tak leczyć, to pomyślałem, że jego tym bardziej. Życzę więcej szczęścia następnym razem. Ojej, mam limuzynę! To była moja limuzyna. Ty, Karolku, nie musisz nigdzie jechać, bo przenosisz się do domu Wandzi. Akurat do niej! Lepiej, żeby ta nagroda była tego warta. Pa, Karolku! Czekamy na ciebie. Witaj w naszym domu. Martwi mnie, że zajmę pokój Karolkowi. Nie martw się, Piotrusiu. Zaopiekuję się tobą. Kiedy nasi zawodnicy będą się urządzać w swoich nowych domach, my przyjrzyjmy się, jak sobie radzą. Witaj, Karolku. Skosztuj ciast. Mamy czekoladowe, biszkopt z kremem i bezę pawłowej. Och, nie wiedziałam, co lubisz najbardziej. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu daj nam znać. No, gdybym chciał nową grę komputerową z kosmicznym ninją. Już się robi, Karolku. A, chciałbym też kawałek czekoladowego tortu, no i bezę z kremem pawłowej, kochanie. Ten pokój nie jest różowy, tak samo jak misiek. Och, nie denerwuj się, dziecko. Przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. O, czyli co? Ta-da! O, bilety na ligowy finał? Nie, to są bilety na mistrzostwa gry w pchełki. Chodzimy na nie co roku. Fuj, ale ja nienawidzę pchełek! Karolku, przyniosłam ci 3 kolejne porcje lodów. Dobra, niech pani to postawi. Proszę. Dziękuję. Halo? To ja. Chcę rozmawiać z moimi rodzicami. Czemu? Ponieważ wracam do domu. Tu jest beznadziejnie. Jeżeli ona teraz wróci do domu, to ja wypadnę z gry. Tak mi przykro, ale żadne z nich nie może podejść do telefonu. Zadzwoń za tydzień. Pa! To ja potrzebuję czegoś ze strychu. Akurat stamtąd? Trzymamy tam jedynie stare pluszaki Wandzi. Akurat są mi potrzebne pluszaki i to dużo. Już! Dobrze, Karolku, idę. A konkretnie jakie? Wszystkie.
Ach, ktoś przyszedł. Pójdę otworzyć. Niech pan nie schodzi, ja otworzę. Ojej! Karolku, czemu drabina leży? Proszę się nie niepokoić, zaraz ją przystawię. Tak, kto tam? Dobrze wiesz, kto, Karolku. Zawołaj moich rodziców. W tej chwili są oboje bardzo zajęci. Wpadnij w przyszłym tygodniu. O, gorzko tego pożałujesz. Możliwe, ale wcześniej wygram nagrodę pieniężną. Gdzie jest mój komiks z mutantem Maxem? Chcę go mieć w tej chwili. Już, już, Karolku. O, proszę, Karolku, przyniosłam ci też najnowszą płytę zabójczych szczurów. Masz już nowy super mega miotacz, Karolku? Nie jestem pewien. Może. Proszę, zestaw do mrocznej oranżady. Dokładnie taki, o jaki prosiłaś. A tu są bilety na mecz piłkarski. W końcu. A na kolację chcę zapiekankę pasterską, a nie tę okropną kapuchę. Tak jest, Wandziu. W tym bałaganie nie można niczego znaleźć. I czemu wszystko jest różowe? Nie bądź wredna, Wandziu. Nie jestem Wandzią, jestem Karolek. Chwileczkę. Zmieniam się w wredną Wandzię. Nagroda nie jest tego warta. Chcę wrócić do domu, proszę. Nic z tego, Karolku. Nie odeślemy cię do domu, bo podoba nam się, że z nami mieszkasz. To niesprawiedliwe. Karolku, poczęstujesz mnie ciastkiem? Ty też? Tak, Olo mi powiedział. A co w zamian? Słodycze, których tata nie pozwala mi jeść. O, super! Cześć, Karolku! Cześć, Karolku! Cześć, Karolku! Cześć, Karolku! No dobra, co macie? Drogi! O, cześć, Wandziu! Mi jedno ciasteczko, Karolku. Pomyślmy. Czy powinienem ci dać jedno moje ciastko? Jedno z moich po prostu bezcennych ciastek, za które inni gotowi są zapłacić mi fortunę? Nie, nie, to nie ma sensu. Zapłacę. O, skoro tak... Co chcesz? Twojego karmazynowego kordelasa do końca semestru. Zgoda. Razem z pirackim kapeluszem. Stoi. I herbatniki w czekoladzie z pudła waszego tajnego klubu. Pudło też. Zgoda. A teraz daj. Ciekawe, co też się tam dzieje. Toś mi mówił, że Karolek sprzedaje ciastka. Karolek? Sprzedaje ciastka? O, to się jeszcze okaże. Powiedziałam, daj! Karolku, jak możesz? Mama upiekła te ciastka dla ciebie. Włożyła w nie serce, a ty je tak zwyczajnie rozdajesz? On na pewno ich nie rozdaje. Musiałam mu zapłacić i to sporo. Spadaj stąd, robalu. Nie, nie spadnę. Rób, co każe, robaczywy robalu. Tak, zrób, co on ci każe. Chodź, Damianku, lepiej zrób, co ci każą. Daj mi je wreszcie. Jeszcze tego pożałujesz, Karolku. Już jesteś, Damianku. Właśnie piekę nowe ciastka dla Karolka. Prosił, żebym w tym tygodniu piekła mu je codziennie. Choć nadal nie rozumiem, jak udaje mu się je zjeść. Ale to samo zdrowie. Mamo? O co chodzi, kochanie? Myślisz, że mogłabyś dać mi przepis na te ciastka? Widzisz, w zasadzie nie ma przeszkód, ale to przepis babci Gertrudy i obiecałam jej, że nigdy nikomu pod żadnym pozorem go nie zdradzę. Bo panna Miodzik pytała, czy może go dostać. Skoro chodzi o tę uroczą pannę Miodzik, to tak, bo ona zdoła dochować tajemnicy. O, dziękuję, mamo. Już dobrze. Co
cały czas krzyżowałem palce. Tak naprawdę to nie skłamałem. Jestem pewien, że panna Miodzik bardzo chciałaby mieć ten przepis, gdyby o nim wiedziała. Jak krzyżujesz palce, to się nie liczy. Na pewno gdzieś to czytałem. Dziwne. Usłyszę 50 pensów? Za pieniądze. Co tak skromnie, panie i panowie? Ile wart jest dla was ten niewiarygodnie rzadki, sekretny przepis? Sekretny przepis? Jeden funt i 5 pensów? Daj spokój, chyba żartujesz. Dla wielu zgromadzonych tu osób ten przepis jest wart znacznie więcej. Nie wstydźcie się śmiało. 20 funtów. Dziękuję uroczej pani z narożnika. 20 funtów. 20 funtów za tajny przepis znany jedynie Damiankowi i jego zapobiegliwej mamie. I ciotecznej prababci Damianka Gertrudzie. A to Robal zniszczy mi mój interes. Damianek! Damianku! Karolku, też przystępujesz do licytacji? Nie, tak. 25 funtów. Oddaj mi go, Damianku. 30 funtów. Daj spokój, Damianku, rób co ci każę. 50 funtów. Oddaj mi go, Damianku. 75 funtów. Oddam ci go, Karolku, ponieważ ja zawsze robię to, co mi każą. Kto da więcej? Kto da więcej? Ja daję 100 funtów! Poszedł sprzedany. Sprzedany Karolkowi za całe 100 funtów. Co? Aż za 100 funtów? Tak, Karolku. Zgodziłeś się zapłacić całe 100 funtów?